Od środy utrudnienia na fragmentach drogi krajowej nr 94 w Sosnowcu rozpoczyna się tam remont nawierzchni. W pierwszej kolejności drogowcy skupią się na zjazdach prowadzących z drogi krajowej 94 na ulicę Będzińską oraz wjazdach z ulicy Będzińskiej na drogę krajową. Tutaj tych utrudnień nie spodziewamy się dużych. Na pewno będą bardzo duże w momencie, kiedy zaczniemy pracę na fragmencie prowadzącym od granicy z Dąbrową Górniczą w kierunku Katowic. Tutaj będziemy frezować fragment do wysokości stacji Szela i tu będą poważne prace, bowiem musimy troszeczkę zmienić podbudowę jezdni. Urzędnicy uspokajają na czas wszystkich świętych. Wykonawca ma zawiesić pracę i usunąć wszystkie utrudnienia, bo w pobliżu znajduje się cmentarz. Łączny koszt prac to 2 300 000 zł.